Siemanko, YouTube. Mamy 5:40, kolejny dzień. Pewnie zastanawiacie się, co dzisiaj poprawię sobie. Tylko, żeby was lepiej tutaj widzieć i słyszeć. Otóż, dzisiaj jest dla mnie taki dość ważny dzień, ponieważ idę robić kolejną dziarkę. W ogóle mogę wam powiedzieć, mamy chwilę jeszcze czasu rano, powiem wam parę zdań o tym, skąd się w ogóle wzięły u mnie dziarki, pomysły na tatuaże i to wszystko. Otóż o tatuażach myślałem bardzo długi okres czasu. Zawsze gdzieś chciałem sobie je zrobić, ale zdawałem sobie sprawę, że jest to bardzo, bardzo poważna decyzja. I że taką decyzję, i to również dotyczy się was, jeżeli o tym myślicie, musicie przemyśleć, ponieważ zostaje to z wami do końca życia. I jak już podejmujecie się taki krok, żeby w jakiś sposób się zmodyfikować, powinno to być bardzo dobrze przemyślane przede wszystkim i powinna być to świadoma decyzja. Ja swój pierwszy tatuaż zrobiłem w 2020, tak, rok temu, w styczniu. I u mnie przygoda wyglądała, że zrobiłem pierwszą sesję, miałem w styczeń 2020, potem marzec, jedna sesja, trzy sesje w czerwcu i dwie sesje we wrześniu. Dlaczego się zdecydowałem? Przede wszystkim dlatego, że powiedziałem sobie przed zrobieniem tatuaży, że zrobię sobie dziarkę, którą jak zobaczę jakiś pomysł czy motyw, żeby ją zrobić, to będę miał po prostu takie insta, to jest to, to chcę mieć. I tak było w przypadku moich tatuaży, że zobaczyłem u kogoś podobne wzory, podesłałem tą myśl swojemu tatuatorowi i on to przerobił pode mnie. I tak powstały dziarki, więc to nie była jakaś decyzja, a zróbmy to czy tamto, tylko po prostu parę lat chodziło mi to po głowie i tak samo wzór po prostu był dla mnie turbo, po prostu takim strzałem w dziesiątkę. Kolejną rzeczą, o której jak gdyby, która przyspieszyła decyzję zrobienia dziarek, to było to, że jak wiecie lub nie wiecie, miałem dwie operacje z roku na rok, a każda operacja, obojętne czy to jest poważna operacja, czy niepoważna, wiąże się z jakimś ryzykiem. No i właśnie te sytuacje pokazały mi i udowodniły, że dzisiaj możemy być, a jutro może nas nie być już na tym świecie. Więc przekładając cały czas na kolejne lata, że a może zrobimy to kiedyś. A może pojedziemy gdzieś kiedyś? To tego kiedyś może po prostu nie być, bo wyjdziecie, pierdolnie was samochód przed klatką schodową i tyle was będzie. Więc to też była jak gdyby taka decyzja, która przyspieszyła u mnie podjęcie decyzji, bo przekładanie zawsze rzeczy na przyszłość jest super, tylko nie wiemy, czy ta przyszłość w ogóle nadejdzie. No i kolejnym czynnikiem, który też jakby, gdyby to miało wpływ, no to tak jak wiecie, no w Polsce no nadal te tatuaże i to wszystko jest tak średnio mile widziane, więc ja też jak gdyby zastanawiałem się pod tym względem, bo nadal no to nie jest jak gdyby takie hop, siup, pierdoła, ale zrobiłem, jestem zadowolony, mija 1,5 roku i jestem jeszcze bardziej zadowolony niż byłem wcześniej, więc z takich moich rad nie podejmujcie żadnych pochopnych decyzji. Jeżeli planujecie coś zrobić, przemyślcie to kilkanaście miesięcy, ale też miejcie w tyle głowy, że przekładanie wszystkiego w nieskończoność nie zawsze jest dobrym pomysłem, bo możecie wylądować na stole operacyjnym tak jak ja i po prostu może wam braknąć czasu na to, żeby zrealizować wasze marzenia. A tak jak teraz, kiedy robię w życiu to, co robię, mam taką pracę, jaką robię, no to tatuaże nie stanowią żadnego problemu. I tak naprawdę może nawet trochę pomagają w niektórych aspektach, więc jest to jakiś plus. Nie jestem nadal bandytą, złym człowiekiem i nie wylądowałem w kryminale, więc to też nie zmieniło. Ale pamiętajcie, żeby nie przejmować się opinią innych,
ubierajcie się i róbcie to, co wam pasuje, że jak stoicie rano przed lustrem, żebyście byli z siebie zadowoleni i po prostu żebyście się cieszyli na to, co patrzycie. A do znaczenia moich tatuaży, czy mam jakieś znaczenie? Kompletnie nie. Zrobiłem je stricte z estetycznych powodów. Wzór miał mi się podobać, wzór po prostu miał być taki trochę neutralny, więc u mnie tatuaże nie mają żadnego znaczenia, po prostu miały być ładne i estetyczne dla oka. To by było tyle na tatuażach. Zbieramy się za dzień, pokażę wam, zważymy się. Wczoraj zjadłem 200 kalorii więcej. A waga jeszcze poleciała w dół 300 gram, no to... To niezłe refidy się dzieją w tym domu. Człowiek je więcej, żeby wolniej chudnąć, a chudnie szybciej i traci tłuszcz. No i widzicie, tak to jest. Ja na przykład chciałem być gruby teraz, a nie mogę być gruby, bo organizm chce być docięty. I czyli w tym roku musimy być YouTube docięci po prostu. Tak, tak nam ciało mówi i tak dalej. Tutaj robimy sobie napój bogów. Jeżeli nie pijecie kawusi, to nie wiem, co z wami jest nie tak, bo kawa to jest najlepsza rzecz, jaką ktoś wymyślił. Z takich ciekawostek, o, czekajcie, robi hałas. Z takich ciekawostek, jak już miałem 8 czy 10 lat, moja mama mnie lekko podpijała cappuccino, cappuccinem tak zwanym polskim, więc u mnie kofeina i w ogóle napoje kawowe pojawiły się bardzo wcześnie za młodu. Ale nie wiem, czy to było zdrowe i dobre, więc nie będę wam tego zalecał. Wypiję kawę, muszę zrobić śniadanie, posiłki. Jadę na sesję. O 14:30 mam pracę. Nie wiem, czy dziś zdążę zrobić trening. Mam nadzieję, że tak. Jak nie, to trudno, świat się z tego powodu nie zawali. Ale będę was informował na bieżąco i postaram wam się dzisiaj pokazać tyle, ile się da. Dobra, jestem w Podgórzu. Jem sobie banana przed sesją, żeby trochę węgle podbić. Zaczynamy za 15 minut. Jeszcze idę po bilecik. Kupię sobie coś do picia, najwyżej coś do przegryzienia. I widzimy się w studiu. Dobra, jesteśmy w studiu, Adrian właśnie przyszedł i zaraz zaczynamy, tylko musi zrobić kalkę wzoru. Robimy ogólnie helisę za uchem, jeżeli ktoś jeszcze nie wiedział. Adrian mi też robił wcześniej tył nogi, wyszło mega fajnie, więc o to wracam ponownie. Adrian, może zrobić sobie reklamę, gdzie cię można znaleźć, gdzie tatuujesz, Instagram i tak dalej, wszystko powrzucam potem. Można mnie znaleźć w studiu Kosa Tattoo, które znajduje się na Koronie, dokładnie Kalwarista 16. Jest to... Tu jest wejście ogólnie przez bramę, więc się wchodzi w głąb, jak gdyby jest po prawej. A jak teraz się twój Instagram nazywa? Franek Ink. Franek Ink, wrzucę wam też nazwę. Jeżeli chcecie jakąś dziarkę fajną, idźcie do Adriana, możecie powiedzieć, skąd się o nim dowiedzieliście, to na pewno też inaczej wam się już będzie rozmawiało. Adrian robi różne wzory, fajne style, solidna robota, więc jeżeli chcecie fajną dziarkę za fajne pieniądze i z terminami w miarę sprawnymi, to odezwijcie się do Adriana, ja osobiście polecam. Adrian zrobi kalkę, tak jak tu widzicie, i zaraz zaczynamy. Ogólnie skłamałbym, gdybym powiedział, że lekko się nie stresuję, bo nie ukrywam, że długo się zbierałem do tej decyzji, żeby mieć taki styl i taką możliwość w życiu, żeby się za to zabrać. No ale nastąpił ten dzień. W życiu czasami podejmuje się ryzyka i różne decyzje, bo możecie się albo całe życie bać i nic nigdy nie zrobić, albo po prostu iść po to, co chcecie i to, na co macie ochotę. Wybór należy do was. Adrian, jeszcze poszedźcie napić kawy. Zaraz odbijamy wzór i zaczynamy jazdę. We'll be right back.
Dobra, ja biorę się za jedzenie, ogarniam jeszcze tutaj sprawy. Jak widzieliście, tak to wyglądało. Jestem mega zadowolony i bardzo polecam, bardzo, bardzo. Jeszcze mam trochę maili. Wrzucę wam na koniec jakieś urywki z treningu i widzimy się w kolejnym. Peace. I had a way to dance, losing it all on my own. I had a heart.